Jako naczelny użytkownik i hejter Apple'a w Polsce informuję wszem i wobec, mamy iPhone'a 12. Intro. Mommy wanna get it in the test ride. Feeling like you lift it with the best right here. Yeah, keep killing the shit. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w nowym odcinku po konferencji, w której podsumowujemy dzisiejszą, a dla Was wczorajszą konferencję Apple, na której został zaprezentowany nowy iPhone 12, 12 mini, 12 Pro oraz 12 Pro Max, czyli aż 4 urządzenia. Słuchajcie, dla mnie jest to taka dosyć późna pora przygotowywania dla Was takiego materiału. Nie robię tego często, żeby nie powiedzieć nigdy, nie nagrywam materiału bezpośrednio po konferencji, jednak są ku temu powody. Mianowicie wraz z moim serdecznym kolegą Michałem Pisarskim ruszamy z nowym kanałem, który będzie prowadzony w formie podcastu na początku tylko na YouTube, a w najbliższym czasie pojawią się też podcasty u Apple'a, na Spotify i być może na Lektonie. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi opiniami na temat gier, technologii, komputerów, Apple'a, Androida, serdecznie zapraszam do subskrypcji nowego kanału, no i jednocześnie informuję, że już po zakończeniu tego materiału oraz materiału Michała na kanale pojawi się pierwszy podcast podsumowujący tę dzisiejszą konferencję. Ale przejdźmy do rzeczy i podsumujmy, co nowego w dniu wczorajszym, dzisiejszym Apple nam zaprezentowało. Zacznijmy od tego, że konferencja nie była długa. Ta trwała zaledwie 68 minut. W ciągu tego czasu został zaprezentowany po pierwsze nowy HomePod Mini. Podejrzewam, że niewiele z Was używa HomePoda. Ja od 2 lat używam ten sprzęt. Nie powiem, że jest to must have w domu. Uważam wręcz przeciwnie, że jest to fajny dodatek oraz akcesorium. Natomiast nic poza tym, nowy HomePod Mini będzie odczuwalnie tańszy, aniżeli nowsza wersja. Oficjalnie na stronie Apple jest ten do kupienia w kwocie $99 plus taksa w zależności od tego, w jakim stanie dane urządzenie zostanie kupione. Jakie będą polskie ceny? Nie wiem, bo z tego co pamiętam, HomePod podstawowy w Polsce nigdy się nie pojawił, zatem jeżeli będziesz zainteresowany zakupem takiego to smart głośnika, najprawdopodobniej najbliżej będziesz chyba miał do granicy z Niemcami. No ale dobra, HomePod HomePodem, nie będę się za bardzo skupiać na tym, bo i tak hashtag nikogo. Podejrzewam, że i tak przyszliście tutaj obejrzeć to, co zostało zaprezentowane na samym evencie. Ano zostały zaprezentowane 4 nowe iPhone'y i wszystkie plotki, informacje na temat nowych... F**k you. I w sumie plotki dotyczące nowych iPhone'ów potwierdziły się. Mamy iPhone'a 12, mamy iPhone'a 12 mini, mamy iPhone'a 12 Pro oraz Pro Max. Zacznijmy może od samej dostępności tak na początek. Mianowicie iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 będzie do kupienia w przedsprzedaży w najbliższy piątek 16, aby oficjalnie wejść do sprzedaży 23 października. Natomiast malutki mini oraz 12 Pro Max, czyli ten smartfon z najbardziej dokoksowanym aparatem, będzie do kupienia w przedsprzedaży od bodajże 6 listopada, do sprzedaży oficjalnej wejdzie 13 listopada. Apple przede wszystkim na swojej konferencji skupiło się na technologii 5G, pokazując nam możliwości, jakie niesie ze sobą nowa technologia. Każdy z omawianych dzisiaj urządzeń będzie wspierać tę technologię. Nie jest to nowość, jak dobrze wiemy, już nie jeden, nie dwa, nie 10 smartfonów obsługujących technologię 5G pojawiło się. Przyznam szczerze, że to hasło reklamowe eventu Apple High Speed myślałem, że będzie bardziej dotyczyć tego 120-hercowego odświeżania ekranu, jednak o tym możemy zapomnieć. W dalszym ciągu iPhone'y będą obsługiwały maksymalnie 60-hercowe odświeżanie, co mimo wszystko w tych cenach, o których zaraz Wam opowiem, traktuję jako odczuwalny minus. W samej konferencji wziął udział nawet CEO Verizona, który przedstawiał korzyści płynące z posiadania smartfona obsługującego technologię 5G, no ale oczywiście prędzej czy później doszło do prezentacji nowego iPhone'a. iPhone 12, ten podstawowy, przynajmniej na tych renderach, na tych wszystkich zdjęciach, które są przedstawiane w sieci, ma odczuwalnie mniejsze ramki względem tego dotychczasowego iPhone'a 11. Spoko, bo iPhone 11 również został, jego cena mocno spadła. O dziwo został wycofany iPhone 12 Pro, jednak z tego co pamiętam, co roku takie akcje marketingowe się dzieją, że flagowy model jest wycofywany, co się najprawdopodobniej przełoży na to, że iPhone 11 Pro, 11 Pro Max będą sprzedawane w znacznie obniżonych cenach w najbliższym czasie, zatem uważam, że warto jest śledzić tę tematykę, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym urządzeniem. iPhone 12 będzie dostępny w 5 kolorach. Czarnym,
złotym, czerwonym, zielonym oraz niebieskim. Po pierwsze, jakie zmiany nastąpiły względem ekranów? iPhone 12 oraz iPhone 12 mini będą wreszcie miały ekran OLED. Zatem wreszcie możemy zapomnieć o jakimkolwiek ekranie IPS LCD. Apple ładnie to nazywa Super Retina XD RR. Ekran we wszystkich urządzeniach pokryty jest tak zwanym Ceramic Shield, czyli ochroną mającą zabezpieczać ekran przed jakimikolwiek zarysowaniami. Jak to będzie się sprawować w praktyce, nie wiem. Z doświadczenia mówię, że od 3 lat korzystam z Apple Watch ze szkłem szafirowym i faktycznie na 4 zdarzyło mi się porysować ekran, ale wszystko to wynikało z tego, że ekran miał styczność z pierścionkiem zaręczynowej mojej żony, no i faktycznie jedną, dwie głębsze rysy złapał. Natomiast powracając do urządzenia. Ten, według zapewnień Apple, będzie 4 razy bardziej wytrzymalszy na upadki względem wcześniejszych modeli. Będzie posiadać technologię Smart Data Mode, czyli przełączania się pomiędzy technologią 4 a 5G. Jeżeli chodzi o procesory, w każdym urządzeniu jest ten sam A14 Bionic, czyli pierwszy procesor wykonany w technologii 5 nanometrów. Będzie się to wiązać nie tylko ze znacznie większą wydajnością, która według mnie i tak nie jest potrzebna w jedenastkach, natomiast może mieć to też przełożenie na większą optymalizację baterii, co przełoży się na to, że te smartfony będą trzymać minimum tak, jak trzymały dotychczas, albo po prostu lepiej. Na samej konferencji został przedstawiony LOL na iOS, przedstawiający możliwości wydajności A14 Bionic, czyli gry, które dotychczas były ogrywane na PC-cie, teraz mają możliwość pojawienia się w wersji mobilnej na iOS. Mamy dwa aparaty, jeden szeroki oraz ultra szeroki przysłoną f2.4. Obydwa aparaty posiadają obiektywy 12-megapikselowe. Przedstawiono też opcję Night Mode, pozwalającą filmować iPhone'em także w nocy. Na prezentacji wygląda to dobrze. Jak będzie to wyglądać w praktyce, zobaczymy za najbliższy tydzień. Mamy opcjonalne dodatkowe złącze MagSafe, czyli MagSafe, które dotychczas było znane przez wiele, wiele lat w MacBookach, pojawia się w formie unowocześnionej, zmienionej w iPhone'ach. Mamy nowe etui, mamy złącze MagSafe Wallet. Jednocześnie pod koniec już prezentacji iPhone'a 12 zaczęto nam opowiadać na temat recyklingu, jaki to on jest cudowny, jaki to on jest wspaniały i dzięki temu również potwierdziły się informacje, ładowarki w zestawie nie dostaniemy, zatem tylko i wyłącznie kabel Lightning USB-C. To znajdziemy w pudełku, pudełko zostało także mocno odchudzone. iPhone 12 mini w przeciwieństwie do iPhone'a 12 będzie, jak sama nazwa wskazuje, mniejszy. iPhone podstawowy 12 ma ekran 6,1 cala, aby model mini miał ekran zaledwie 5,4 cala. Jak dobrze wiecie, ja czekałem na to urządzenie niesamowicie mocno i mam nadzieję, że sprzeda się przynajmniej dobrze. Ja wiem, że iPhone 12 mini najprawdopodobniej nie będzie game changerem na rynku, natomiast może mieć to jakiś wpływ na to, że wreszcie producenci smartfonów zaczną trochę miniaturyzować te urządzenia, tak aby dałoby się wygodnie używać jedną ręką. Jednak w dalszym ciągu uważam, że to 12 będzie najczęściej kupowanym smartfonem, a tuż za nią 12 Pro i mam nadzieję, że gdzieś tam blisko będzie iPhone 12 mini. Samo urządzenie jest mniejsze od iPhone'a 6, 7, 8 czy SE 2020, zachowując znacznie większy ekran o przekątnej 5,4 cala. Sama specyfikacja jest dokładnie taka sama jak 12, po prostu smartfon jest mniejszy i jednocześnie tańszy. Jeżeli chodzi o iPhone'a 12, również te zmiany nastąpiły. Oczywiście bryła i to, jak patrzy się na urządzenie z frontu, jest bardzo podobne do dotychczasowych modeli, jednak każdy z omawianych dzisiaj modeli jest wreszcie tym wyczekiwanym przeze mnie modelem kanciastym, czyli powrotem do tych korzeni, może nie korzeni, ale do tych gałązek, które wychodziły po drodze pomiędzy korzeniem a zwykłym drzewem, czyli iPhone'a 4, 5, 5S. iPhone 12 Pro będzie dostępny w 4 kolorach: srebrnym, czarnym, złotym oraz niebieskim. Ekrany będą 6,1 cala wersja Pro oraz Pro Max z 6,7. Same urządzenia rozmiarowo będą bardzo podobne do dotychczasowych modeli Pro, jednak z powiększonym ekranem. 3 obiektywy, czyli standardowo szeroki, ultra szeroki oraz teleobiektyw, dodatkowo zwiększony zoom optyczny oraz znany z iPada Pro skaner LiDAR, odpowiedzialny za skanowanie przestrzeni i wielu, wielu innych rzeczy, których ja osobiście jeszcze zastosowania nie znalazłem. O teraz iPhone'y Pro mogą robić zdjęcia w tak zwanym formacie Apple Pro RAW. Dodatkowo wersja Pro Max jest trochę lepszym aparatem względem iPhone'a 12 Pro. Natomiast tak jak powiedziałem Wam w materiale dotyczącym mojej rocznej styczności z Pro Max, doszedłem do wniosku, że na pewno
12 Pro Maxa nie kupię, nawet jeżeli ten aparat będzie lepszy. Ja w tym roku skupiam się na 12 Pro, aby móc dla Was przygotować materiał, aby móc dla Was przygotować recenzję i mam nadzieję, że też w drugiej partii w listopadzie kupię iPhone'a 12 mini również na potrzeby materiału, żeby przygotować dla Was taką niezależną recenzję. W międzyczasie mam nadzieję, że uda mi się od X.com'u zgarnąć podstawową 12 oraz Pro Maxa, żeby cały zbiorczy materiał o wszystkich urządzeniach na kanale się pojawił. Same wersje gigabajtowe iPhone 12 oraz 12 mini będzie dostępny od 64 GB. W modelu Pro mamy wersję od 128 GB. Jak wyglądają ceny? Podstawowy mini będzie to wydatek od 3599 zł, 12 4199, 12 Pro 5199 oraz Pro Max 5699 zł. Jednocześnie informuję, że tak jak wspomniałem, 11 Pro zostaje wycofany, natomiast spadają ceny pozostałych iPhone'ów w postaci iPhone'a 11 do 3149 zł oraz XR 2599. No i w sumie tyle pojawiło się na całej konferencji. Słuchajcie, ostatnio w materiale dotyczącym iPhone'a 11 Pro i mojej rocznej styczności z tym urządzeniem powiedziałem, że ten smartfon sprzedaje. Rzuciłem kwotę 3,5 tysiąca złotych, jest to smartfon, który jest praktycznie teoretycznie i praktycznie w idealnym stanie. Smartfon nie posiada żadnych rys, ma folię, ma etui, 256 GB pamięci wbudowanej, ogniwo, kondycja baterii na poziomie 95%. Telefon kosztował mnie rok temu ponad 6 tysięcy złotych. W dalszym ciągu uważam, że 3,5 tysiąca złotych jest to maks, za który chcę sprzedać to urządzenie. Przyznam, że Wasze zainteresowanie tym urządzeniem i chęcią zakupu trochę mnie zaskoczyło. Dlatego też nie wiem, jak to rozegrać. Mianowicie ja w dalszym ciągu nie chcę więcej niż 3,5 tysiąca złotych za ten telefon. Jednak nie wiem, jak to rozegrać, biorąc pod uwagę to, że zgłosiło się po ten telefon plus minus 200 osób. Dlatego też postanowiłem, że zorganizuję licytację, w ramach której wystawiam smartfon za 3,5 tysiąca złotych. Kto za ile wylicytuje ten smartfon, to po prostu kupi tę nadwyżkę cenową, która będzie, postanowiłem, że przeznaczę na cele charytatywne. Uważam, że to jest chyba jedyne sensowne rozwiązanie, żeby dać możliwość każdemu kupienia tego smartfona. Zresztą, jeżeli macie jeszcze jakieś inne propozycje, to dajcie znać. Tak jak mówię, ja chcę ten telefon sprzedać, nie śpieszy mi się, jednak no, chcę być fair nie tylko względem Was, ale względem też siebie, bo tak jak powiedziałem, ja więcej niż 3,5 tysiąca złotych za ten telefon nie chcę. No dobrze, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Ja Wam dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilkunastu minut na obejrzenie tego materiału. Widzimy się najprawdopodobniej jutro bądź pojutrze. No i serdecznie zapraszam na nowy kanał Futura Podcast, który od przyszłego tygodnia będzie prowadzony już regularnie, dwa razy w tygodniu. I cóż, mam nadzieję, że będzie fajnie i trochę odmienimy ten rynek podcastów. Zapraszam, miłego, spokojnego dnia życzę. Pozdrawiam. See ya. Side on the corner feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner feeling brand new dope. Tryna find that gold. Side on the corner feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner feeling brand new dope. Tryna find that gold.